Jeśli chodzi o pytanie, czym jest wcielenie i czym jest Chrystus, można powiedzieć, że to jest tajemnica prawdy, której nie rozumie żaden wierzący. Tak. Więc czym jest wcielenie Boga? Właśnie. Jaka jest różnica między Chrystusem wcielonym, a prorokami i apostołami, którymi Bóg się posługuje? Bóg Wszechmogący mówi, w zasadzie implikacją wcielenia Boga jest to, że Bóg żyje i działa w formie cielesnej. Bóg w samej swojej istocie staje się ciałem, staje się człowiekiem. Amen. Boże wcielenie można nazywać Bogiem, ponieważ posiada On istotę boską. Prorocy i apostołowie posiadają wyłącznie człowieczeństwo. Brak im istoty boskiej, więc można ich uważać jedynie za ludzi. Dlaczego Bóg musi się wcielić dwa razy, by dopełnić dzieła zbawienia ludzkości? Jakie jest prawdziwe znaczenie dwóch wcieleń Boga? W wieku łaski wcielenie Boga miało miejsce pierwszy raz tylko w celu wypełnienia dzieła odkupienia, kiedy ukrzyżowanie posłużyło jako ofiara za grzechy, by odkupić człowieka z jego grzeszności. Tak. By uwolnić człowieka od klątw i potępień prawa. Tak. Celem drugiego wcielenia Boga jest dzieło osądzania w dniach ostatecznych i całkowite wyrwanie ludzkości z uścisku szatana, by uwolnić ludzkość od jej szatańskiego usposobienia i wpływu szatana tak, by ludzie mogli powrócić do Boga i by On mógł ich zdobyć. Amen. Bóg Wszechmogący mówi, dlatego wcielenie w dniach ostatecznych stanowi dopełnienie znaczenia wcielenia Boga i doprowadza do całkowitego zakończenia Bożego planu zarządzania zmierzającego do zbawienia człowieka. Amen. Dajecie świadectwo, że Bóg dni ostatecznych wcielił się, by wypełnić dzieło sądu. To się wydaje niemożliwe. Tylko Pan Jezus, w którego wierzymy, jest Chrystusem i Synem Bożym. Amen. Ten Bóg Wszechmogący, w którego wierzycie, jest tylko człowiekiem. Jakże mogłoby być inaczej? Wasza wiara w Pana Jezusa jako wcielenie Boga nie jest fałszywa. Ale czy wierzycie, że Pan Jezus jest przejawem Boga? Że sam jest Bogiem? Czy ośmielicie się zapewnić, że gdyby Pan Jezus przybył ponownie, rozpoznalibyście Jego głos? Wysocy kapłani, skrybowie i faryzeusze wyraźnie widzieli władzę i siłę słów i dzieła Pana Jezusa. Jak więc mogliby wstydnie sprzeciwiać się Mu, potępiać Go i Mu bluźnić? Czy nie zrobili tego wszystkiego, bo postrzegali Pana Jezusa jako zwykłego człowieka? Duchowni i starsi ze społeczności religijnej mówią, że ten, w którego wierzymy, jest tylko człowiekiem. To nie różni się od tego, jak faryzeusze potępiali wyznawców Pana Jezusa. Słowo i dzieło drugiego wcielenia Boga pozwalają człowiekowi nie tylko zobaczyć, jak Bóg staje się ciałem, lecz również pozwala ludziom zrozumieć fakt pojawienia się Słowa Bożego w ciele. Słowo Boże osiąga wszystkie rzeczy. Amen. Jedynie poprzez ukazanie się i dzieło Boga Wszechmogącego dopełnia się znaczenie wcielenia. Amen.